Policja. Spierdolcie się. Ja jestem ten dobry. Ja jestem ten dobry. Zabiłem tego złego, no kurwa. O co wam chodzi? Ogólnie co? Zniknęło mi zadanie teraz, tak? Już sam nie wiem, o co tu chodzi. O, jest, pojawiło się. Nie mogli mnie gonić. Gdzie ten koleś jest? Sibon, sibon, sialalalalalalalala, sibon, sibon. Siema. Look at that. Jean-Baptiste Rotondo escaped prison. Ever hear of him? He knows a few things about the assassins. It's likely he'll attempt to get to the Templars and tell him what he knows. Assassinate him before the National Guard can reach him. He's right down there, escaping through the sewers. Suez. Suez. Biegnę. Pędzę. Gdzieś tu musi być wejście. No, no. Pamiętam, jak spłonęła. Co za kurwa strata, co za w ogóle bezczelność. Tam chyba było, że ktoś podpalił, nie? Jakiś skurwysyn. Jak tak można, ja pierdzielę. Gdzieś tu się wchodziło. Tam mam zaznaczone zejście. Nie wiem, czy to tu... Tak, właśnie. O, tu jest. To nie w tą Majkę w ogóle szedłem, kurde. W ogóle czemu miałbyś pod... Ja nie rozumiem ludzi niektórych, kurwa, no pokierowała coś takiego robić, czemu to psuć? Tak samo książki, obrazy, cokolwiek, wszystko związane ze sztuką, zamki, po co to niszczyć? Na zasadzie wiadomo, że jakiś zamek jest od tego, żeby się bronić, więc może zostać zniszczony podczas wojny, ale tak ogólnie niszczyć po prostu, żeby niszczyć, po chuj. Bzdura to jest totalna, nie? Trzeba być kurwa najgorszym po prostu, żeby takie coś robić. Moim zdaniem. O, zobaczył mnie to. Zaraz się chyba odwróci.
Don't let anyone through here. He might try to double back. We'll never find the bastard in this rat's nest. Be ready. Bugger will come back this way, sure. Tutaj jakiś koleś też żeś. Uskuteczny chyba. Jest. Idealnie się nadzieję zaraz. No nie otworzę skrzynki, nie otworzę. Kurde, zapomniałem o tym trybie skradania trochę. Ja ostatnio grałem, to pamiętałem. Teraz jak już wyleciało mi z głowy znowu. Ale to, że można, że trudniej zauważyć z odległości, to spoko akurat. Jeżeli ktoś ogólnie na przykład, nawet na przykład jest jakaś wojna, dajmy na to, i masz swojego wodza i ten wódz nie ma poszanowania dla kultury ogólnie, no to to jest, już wiesz, z kim masz do czynienia, to jest chujowy człowiek ogólnie. Że wiesz, na zasadzie, żeby tylko zniszczył w pizdu i koniec, no nie, no to chujowo. Nie, to jest ogólnie chujowy typ, stoisz po złej stronie najprawdopodobniej. Wiem, że można kogoś nienawidzieć i dlatego to zrobić, no nie? Że wiecie, że jest jakieś tam jedno państwo, jest drugie państwo. No jedni drugich nienawidzą, więc im to na złość robią, żeby im to rozjebać, no nie? No to wiadomo, że to się zdarza, ale... No, czaję. Trzeba by iść w kierunku skradania wtedy, ale nie wiem, czy to będzie moja droga w sumie. Powstrzymaj szmuglerów przemycających żywność po praskich dachach. W ostatniej desperackiej próbie przetransportowania produktów żywnościowych do swych magazynów Fulon transportuje skrzynię z mąką po dachach paryskich budynków nieopodal Hotel de Ville. Przejmij towar i zlikwiduj tragarzy. Dobrze. Zabij poruczników Fulona. Wy sobie śpiewajcie, a ja lecę po dachach. Tylko że chyba szybciej będzie z buta tym razem, bo to kawałek jest. Ogólnie bardzo fajnie to zrobione jest wszystko, więc... Dziękuję.
Ale mi się wydaje, że tego gościa chyba złapali, tego co to podpalił. Tylko nie wiem. Ciężko by było wiedzieć, kto to był, nie? Jakiś typ. Ale tam dłużej, dużo rozkminy nad tym nie było. Nie pamiętam więcej informacji, tylko chyba tyle, że chyba jednak raz, że podpalenie, a dwa, że złapali skurwiela chyba. Ale to też kurde, bo tam był remont chyba robiony i jeden z tych, co pracował chyba. Taka akcja. Gdzie się może chować? Jest. Zajeb. Zajeb go. Jest w środku. Jest okno. O, tu jest okno. Siema! Ciach. A ciach. Ciach. I co kurde, jesteś jednym z tych ludzi tu, nie? Nagle wpada jakiś typ. Zajebał dwóch kolesi. I idzie przez okno. I tak się życie toczy w Paryżu. Ja chyba nie byłbym zainteresowany akurat, ale spoko, mogli coś tam zawsze dodać. Miło z ich strony. Chociaż akurat, to tam mówię kwestia gustu, ale ja tam... Jeżeli chodzi o asasynów, to nie wiem, nie kombinowałbym za bardzo, bo taki jakoś średnio mi pasuje, nie wiem, asasyn z młotem bojowym, no nie? Ale może być, ale no tak średnio mi pasuje, ale może być, no jak ktoś chce, no ale tak średnio mi pasuje. Także dla mnie to tam... Siema. Nie widzimy. No dobra. I ten spierdala chyba. No dobry jest, ten jest dobry. Jak się takie rzeczy dzieją, typu kurde, nie wiem, katedra Notre Dame spłynęła podczas remontu, to pierwsze co człowiekowi tak przychodzi do głowy, kurwa, no przecież tylu naszych tam pojechało do tych wszystkich krajów teraz świata, odkąd weszliśmy do Unii, żeby cię broń, Panie Boże, nie się nie okazało, że się najebał jakiś debil, kurwa, z Polski.
potknął się o tam kurde świecę, nie? I w pizdu spalił katedrę Notre Dame. Już tak mogą mieć nas w cudzysłowie dość, kurde, jak tyle, po prostu tyle osób pojechało od nas gdzieś tam do różnych państw. Po prostu chodzi, sam fakt, że dużo, no nie? To już może być męczące, a jeszcze niech zaczną odpierdalać coś. Okej, ten koleś jest piętro niżej ogólnie. O, podejdzie. Siema. A jak się skapnął jebany. No jasne, to jest fajne, fajne, no, że można sobie wybrać, możliwość wyboru jest fajna, no, zawsze. Mówię, może ci nie pasować na przykład asasyn z młotem, ale że możesz wybrać, to już jest super. Tak będę uciekał w tą stronę chyba jakoś. Tu jest ten klub towarzyski. Tu jest. Spoko się robi zadanka, takie kurde lightowe w sumie. Pobiegamy, poskaczemy, pozajebujemy typów. Kasa jakaś wpadnie. Oj, nie udało się. Mieli mnie nie wykryć. Coraz trudniejsze to zadanie w tłumie. Przydało mi się lekarstwo. Uzupełnić. Idź sobie, idź lepiej. Show these action. Oddaj ładnie. Muszę sobie też nowe krzesło kupić, kurde. Się trochę rozpada.
dear brother. To jest, kurde, impra, nie? Wszyscy śpiewają. A jak? Zajebiście jest. Kurde, tak się bawić trzeba. Pijemy, śpiewamy, a nie, kurwa, burdy od razu. Uwolnij rolników, których spekulanci gromadzący pożywienie wzięli jako zakładników. Czyli, kurwa, spekulanci z tym jedzeniem. Próbując zmusić rolników do oddania swych zbiorów, spekulanci obracający pożywieniem wzięli kilku z nich jako zakładników i przetrzymują nieopodal. Kurde z Miracle. Kurde Miracle, czy jakoś tak. Achuj. Znajdź spekulantów i uwolni rolników. Trochę żałuję, że się nie nauczyłem tego francuskiego w tym liceum. Oczywiście wiadomo było, tak jakby słowa każdego nauczyciela, będziesz żałował. No. Wiadomo, że będziesz żałował, nie? Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Ale, kurde, mogę się jeszcze nauczyć. Zawsze. Więc nic straconego. Liznąłem. To teraz wystarczy sobie przypomnieć i uczyć się dalej. Pieśni, jakie śpiewają w klubach towarzyskich, to rzeczywiste pieśni rewolucyjne z czasów rewolucji francuskiej. Ubi otworzyły je na podstawie zapisków historycznych z tamtego okresu. O, ładnie. Bardzo ładnie. To aż dobrze by było tak przystanąć trochę i posłuchać, nie? Jeżeli jest, bo mamy taką możliwość, kurde. Rzadką. Bardzo fajnie. Natomiast z tym niedawaniem się wykryć trochę dziwna sprawa, jak ja mam to zrobić. Kto to tak robi? Od kiedy tak się robi? Nie wiem, czy znowu nie powinienem z buta biec szybciej będzie. Znaczy z buta to znaczy nie po dachu. Bo po dachach to ja latam, kurde. Bardzo fajne zawsze jest takie oddanie historyczne, nawet szczegółów w grach. To się zawsze ceni i to częściej w grach jest dobrze oddane niż w filmach, no nie? Filmy są bardzo często tak mocno naciągane. Gry też, wiadomo, nie? Ale w grach są elementy, które... na które jest jakby czas, żeby je zrobić, no nie? Bo w filmie to tylko pokazują sceny i tyle, a w grze to ty możesz gdzieś podejść, coś zobaczyć, no nie? I dlatego to często jest oddawane lepiej, żebyś mógł się temu przyjrzeć. Dziubdziuś, witam. Muszę uwolnić biednych rolników. Kurwa, nie dość, że im jedzenie zabrali, to jeszcze ich zamknęli gdzieś.
Ja pierdolę. Dajcie spokój komuś czasami. Ja tu wpadam i robię porządek. Chodźcie. Chodźcie. Op. Tu skurwysyn jakiś. Dawaj. Kończymy go. Tak, tak, to też właśnie słyszałem, że masz tryb edukacyjny. Po prostu nawet nie, chyba tam, że nie, że grasz, tylko po prostu jest, się dowiadujesz, no nie, rzeczy. To jest też dobre. Chociaż osobiście wolałbym odkrywać podczas gry, no nie? Jakieś informacje, ale to tryb też spoko, no nie? Chociaż nawet nie wiem, jak ten tryb wygląda, więc nie będę się, nie powinienem się wypowiadać. Ale podczas gry to też jest zawsze dobre. Może to jest podczas gry. A tu koleś jakiś stoi. No nic, muszę was powycinać. Widocznie. Nie da się już tych zrobić tej tarczy, kurde, żywej. Była dostępna mapa do swobodnego zwiedzania. Podchodziło się do specjalnych punktów i uruchamiała się wirtualna wycieczka, gdzie w punktach kontrolnych można było zapoznać się z materiałami. No, spoko. Gdzieś tu się pewnie schodzi niż na dół. O jest. Siema. Many thanks. Damn those bastards.
Przykładowo na ścieżce związanej z obrządkami wycieczka prowadziła nas po świątyni, gdzie NPC zajmują się ciałami, a to mogło się obejrzeć to i zapoznać się z materiałem edukacyjnym o całym procesie. No, brzmi super. Inaczej też... W ten sposób też reklamowali na pewno to, jak bardzo oddali, ile pracy włożyli w odwzorowanie świata, tak? Że no jeżeli postacie w świecie wykonują swoje czynności tak, jak były wykonywane naprawdę, powiedzmy, według źródeł historycznych, im się chciało to zrobić i to zrobili, no to w ten sposób też się tym chwalą, no nie? Że no, możecie w naszej grze to możecie nawet, kurde, zrobić wycieczkę edukacyjną, tak żeśmy, kurwa, zrobili ten świat, no nie? Że wszystkie postacie żyjące tutaj nawet wykonują swoje czynności po prostu, tak jak to było. Nie bez powodu te materiały proponowane były do kilku szkół, aby zachęcić młode osoby do historii w formie wirtualnej. No jeżeli trzeba niektórych ludzi zachęcać do historii w ten sposób, mnie na przykład nie trzeba było, no nie? Ja uwielbiam historię. Chciałbym wiedzieć jak najwięcej. Wstecz. Fajnie jakbyśmy odkryli jak najwięcej informacji na temat tego, co było jeszcze wcześniej, no nie? I dlatego nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy, nie wiem, palą książki, kurwa, czy coś, no nie? To jest... Dla mnie to jest najgorzej po prostu, no. Aż tyle informacji. Nawet takie książki, co ktoś wymyślił, nie musi być historyczne. To też jest tragedia, żeby to palić. Żeby się tego pozbywać w ogóle. Bzdura. No ale cóż. Co my tu mamy dalej? Jestem nawet na innej dzielnicy. Także tu mamy zrobiony klub towarzyski. Następna dzielnica. 3, 4, 5, 3. To może teraz tu, gdzie jesteśmy. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.